chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski Punkt Widzenia, a dzisiaj będzie wyjątkowo damsko, a to za sprawą przepięknych pań, które przyszły dzisiaj do studia. Joanna Antonik, to jest kandydatka do tytułu Miss Polonia Illinois, jedna z kandydatek, i Agnieszka Piska, również kandydatka do tytułu, oraz Magda Azuri, znana Państwu oczywiście z Radia 1030, 1300, 104,7 FM. Nasza osoba od PR-u, od organizacji, tutaj oczywiście z ramienia organizatora tej imprezy, czyli Telewizji Polvision i Radia bardziej z ramienia partnera, ale też od strony organizacyjnej, mam nadzieję. To dziękuję Ci, że mi pomogłaś, bo jak widziałaś, po prostu bardzo trudno było się przedstawić. I zacznę właśnie od Ciebie, Magda, jeżeli pozwolisz. To drugi raz, kiedy organizujemy tę imprezę i pierwsza była, myślę, nadspodziewanym nawet sukcesem, i to nieskromnie powiem, no bo byliśmy jedynym patronem medialnym i współorganizatorem tych pierwszych wyborów, które miały miejsce rok temu. Przed nami druga gala, druga edycja, w której bierzemy udział. 22 września European Crystal Banquets. Odbędzie się wielki finał. Powiedz, czy ta pierwsza impreza czegoś nas nauczyła? Czy inaczej podchodzicie teraz wy od strony właśnie logistycznej, od strony organizacyjnej, od strony też współpracy z dziewczynami, czy współpracy ze sponsorami? Bo tych sponsorów okazało się w tym roku bardzo wielu, bardzo się cieszymy, bo no, po wielkim sukcesie, wiadomo, sukces lubi mieć wielu ojców, więc przyłączyło się do nas sporo sponsorów. Tak, rzeczywiście to jest nasza druga edycja, w której jesteśmy wyłącznym partnerem medialnym, zarówno radio, jak i telewizja. No i oczywiście, jak przy każdej imprezie, zawsze się czegoś nowego uczymy, czy to w przypadku Miss Polonii, czy naszych pikników. Każda impreza nas czegoś nowego uczy i tak oczywiście tak jest w tym przypadku. Myślę, że od strony organizacyjnej w zeszłym roku to tak naprawdę był dla nas bardzo duży test, ponieważ pierwszy raz uczestniczyliśmy przy organizacji tego rodzaju imprezy, a trzeba tutaj Państwu powiedzieć, bo trochę może kulis też zdradzę, to jest bardzo specyficzna impreza, ponieważ dziewczyny walczą o to, żeby wygrać. Tak naprawdę wszystkie zgłosiły się po to, żeby wygrać. Nieważne, czy jest to tytuł Miss Foto, Miss Publiczności, pierwsza wicemis, druga wicemis, czy główny tytuł. Wszystkie dziewczyny walczą, żeby zdobyć to pierwsze miejsce. I dlatego musimy być bardzo, bardzo ostrożni i bardzo czujni w sposób, w jaki je prezentujemy, w sposób, w jaki je promujemy. I musimy być absolutnie pozbawieni jakichkolwiek sympatii, antypatii, tak, żebyśmy po prostu nie byli podejrzani o to, że którąkolwiek preferujemy, bo oczywiście takie podejrzenia padają, one będą padać. To jest dużo emocji, prawda? To jest bardzo dużo emocji. Rodzice zaangażowani, tak, i tak dalej. I to jest rzeczywiście, widać też było to, ja sama uczestniczyłam, byłam, widziałam, oglądałam tę galę i było to fantastyczne widowisko od A do Z. Tutaj naprawdę wielkie brawa dla Was, bo Wy to organizowaliście, ale rzeczywiście tych emocji było bardzo dużo i trzeba jakoś zapanować nad nimi. Szczególnie, no, muszę powiedzieć, że nawet w zeszłym roku to bardziej mamy i rodziny były bardziej emocjonalne niż same uczestniczki, niż same dziewczyny. No, ale oczywiście nas to też czegoś nauczyło. Także myślę, że te doświadczenia, które zdobyliśmy w zeszłym roku, spowodują, że tegoroczna gala będzie jeszcze lepsza. Jeżeli to w ogóle możliwe, no, ale kandydatki mamy przepiękne, jak widać, dwie z nich dzisiaj w studio. Asiu, 25 lat masz, skończyłaś już studia, tak. Jesteś urodzona tutaj, tak, w Chicago. Opowiedz trochę o sobie, opowiedz, czym się zajmujesz, jakie studia skończyłaś, z czym się zajmujesz w wolnym czasie. Ja skończyłam Liberal Arts and Sciences University of Kansas już rok i pół temu, ale od tego czasu to jestem z moją mamą, prowadzę Deli for You, polski sklep, chyba dużo Chicago znam. Jak mam czas, to ja lubię chodzić ćwiczyć, próbować jogę, coś nowego zawsze, i też bardzo dużo spędzam czasu z moją małą siostrą, z pieskiem. Masz dwie siostry. Tak, mam jedną starszą, co jest w Poznaniu, medycynę się uczy, i mam młodszą, co ma 13 lat.
Powiedz, czym się zajmujesz, bo prowadzisz z mamą sklepy. Tak. To jest odpowiedzialne zadanie na pewno. To jak taki typowy dzień w pracy twój wygląda? Codziennie inaczej. Codziennie inaczej wchodzi. Ja pytam się zawsze do pracowników, jak tam dzisiaj, coś nowego, czy coś potrzebujecie pomóc. I od tego idziemy do góry. Czy zajmujesz się wszystkim, czyli na przykład i zamówieniami, jakimiś tam takimi nie, rzeczami? Nie, ja mamy menadżer, co właśnie robi swoje zamówienia. Ja właśnie taka jestem taki general manager sklepu. Okej. Okay. Jak ci się ta praca podoba? Bo to odpowiedzialna praca, prawda? No, tak. I z ludźmi znaczy, na pewno. Ja kocham, bo codziennie mogę coś próbować nowego do jedzenia. Na bakery, ja pracować z jedzeniem to chyba jest jakiś gift dla mnie. Nie widać tego po twojej figurze, czyli musisz dużo to ćwiczyć, tak? To tak. Dużo próbuję. Ćwiczysz? Jogę, bieganie. Ja, kiedy mogę, to próbuję, bo ja tyle jem, że muszę trochę poruszać się. A powiedz mi, jakie jest twoje takie guilty pleasure, jak to się mówi? Oj. Co najbardziej lubisz? Ja strasznie lubię pizzę. Ja bym mogła zjeść pizzę codziennie, jakbym mogła. Mam na imię Joanna Antonik, mam 25 lat, urodziłam się w Chicago i mieszkam teraz w Deerfield. Biorę udział w tym konkursie, bo ja chcę być dobrą reprezentacją Polski tutaj w Chicago. Ja prowadzę polskie sklepy Deli for You tutaj w Chicago z moją mamą. Moje hobby są bieganie, yoga, pilates. Bardzo też lubię chodzić na spacery z moim psem. I ja, na przyszłość ja by chciałam wrócić do szkoły na master's degree. Polonia ma być dobrą reprezentacją Polski tutaj w Chicago i ma być piękna kobieta w środku i na zewnątrz. Dla mnie jest wzorem moja mama, ona jest bardzo pracowita, ma duże serce i ona mi pokazała wszystko, co ja wiem teraz w życiu. Dobrze. Agnieszko, ty przyjechałaś tutaj do Stanów zaledwie 4 lata temu.
To opowiedz, jaka była ta twoja droga do tego, żeby przyjechać właśnie do Stanów Zjednoczonych. Pochodzisz z malutkiej miejscowości, powiedz, skąd dokładnie? Tak, pochodzę z małej miejscowości, z Krzyszów, niedaleko Tarnowa. Skończyłam liceum policyjne i kiedy dostaliśmy papiery, postanowiliśmy przyjechać do Stanów. Czyli całą rodziną wyemigrowaliście, tak? Tak. I teraz masz 22 lata, czyli miałaś 18 lat, jak przyjechałaś? 19. 19. Okej, no to powiedz, jak to było, bo to jest taki trudny wiek, żeby przyjechać, zmienić zupełnie otoczenie, prawda? Tak, tak, dokładnie. Trudno ci było się tutaj zaaklimatyzować? Na początku bardzo trudno, ponieważ w Polsce jednak jest trochę inny angielski niż tutaj, dlatego było ciężko nauczyć się, ale po jakimś czasie w szkole, w pracy nauczyłam się w końcu. Teraz jesteś zadowolona, że wyjechaliście z rodziną? Tak, bardzo jestem zadowolona. A ty też masz dwie siostry? Tak, mam dwie siostry. Łączy. Starsze czy młodsze? Obydwie są starsze, 10 i 9 lat różnicy. Okej, czyli ty jesteś tą najmłodszą, najmłodsza, tak? Najmłodsza, tak. Powiedz, czy to jest łatwiej, jak masz rodzinę ze sobą? Czy właśnie wspierałyście się z siostrami w tych trudnych momentach? Jedna z moich sióstr jest tutaj w Stanach, druga w Polsce, ale tak, bardzo mnie wspiera, dlatego na pewno łatwiej było mi się tutaj przyzwyczaić niż bez rodziny. A powiedz mi tak, bo chcesz być, ty masz bardzo sprecyzowane plany na przyszłość. Skończyłaś liceum policyjne gdzie dokładnie? 14 liceum w Tarnowie. W Tarnowie i przyjechałaś tutaj i obecnie studiujesz law enforcement, czyli idziesz dokładnie w tym samym kierunku, będziesz panią policjant, tak? Tak, dokładnie. Powiedz, na czym polegają twoje studia, bo to bardzo ciekawy kierunek. Ogólnie to uczę się prawa. Też wysyłali mnie na treningi do policji, takie ride-alongs. I głównie to też mamy podstawowe klasy, tak jak każde liceum prowadzi. A powiedz proszę, dlaczego chcesz zostać policjantką? Bo tak jak mówię, twoje plany jak na taką młodą osobę, tym bardziej, że już wcześniej gdzieś tam zdecydowałaś, to są bardzo sprecyzowane. Czyli co spowodowało, że chcesz zostać policjantką? Odkąd skończyłam 16 lat, zaczęło mi się bardzo to podobać, ponieważ dużo oglądałam filmów na ten temat. Czyli seriale. Tak, dokładnie. I jest to taka praca, która codziennie ma inne wyzwania. Lubię też pomagać ludziom, więc myślę, że ta praca bardzo mi w tym pomoże. A co na to twoi rodzice? Bo to jest jednak niebezpieczna praca. Bardzo mnie wspierają w tym. Nie boisz się? Nie. Nie? Nazywam się Agnieszka Piska, mam 22 lata, urodziłam się w Polsce i aktualnie mieszkam w Des Plaines. Jestem studentką law enforcement i chcę zostać policjantką w przyszłości. W konkursie Miss Polonia biorę udział głównie dla dobrej zabawy oraz nowego doświadczenia. Moim hobby są podróże oraz sport. Dla mnie wzorem do naśladowania są moi rodzice, ponieważ przez ich wychowanie doszłam do tego, kim jestem dzisiaj. Według mnie Miss Polonia powinna być nie tylko piękna, ale również inteligentna oraz szczera.
No dobrze, to życzymy Ci powodzenia w takim razie. Przejdźmy do konkursu. Dziewczyny, zgłosiłyście się na casting, zostałyście wybrane do tej finałowej 12. To zawsze jest taki, nie wiadomo, 13 czy 12, 12, finałowa 12. Dlaczego zgłosiłaś się do konkursu? Moja mama wysłała mi e-maila, mówi, to jest Twoja ostatnia szansa, a teraz się dowiedziałam, że jeszcze w następnym roku mam szansę. I ona mówi, że... Ze względu na wiek, tak? Bo masz 25 lat, ale tak rzeczywiście do 26 roku życia dziewczyny przyjmujemy także. No właśnie to i jeszcze, że moja mama... Ja zawsze coś takiego chciałam spróbować i to była taka dobra szansa i zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, okay, a ty, Agnieszko? Moja koleżanka razem ze siostrą bardzo mnie namawiały na to i spróbowałam swoich sił. A jakie macie oczekiwania? Co myślicie się wydarzy przez ten okres też przygotowań, ale też na samej gali? Jak podchodzicie do tego? Znaczy na pewno poznam super dziewczyny, bo wszystkie dziewczyny, co poznałam tutaj, to są naprawdę miłe, fajne i myślę, że będzie dobra znajomość z nimi. A też wyciąłam, bo moje marzenia zawsze były, żeby pójść na modeling, acting albo na jakieś pageants, to może ten konkurs mi otworzy jakieś drzwi. A ty? Czegoś będziemy mieć nowe doświadczenia, także bardzo fajna przygoda. Dobrze, teraz chciałam Was zapytać jeszcze o, ty już wspomniałaś trochę, jeżeli chodzi o jedzenie, powiedziałaś a propos swojej pracy, ale teraz chciałam Was zapytać od strony takiej domowej bardziej, bo zawsze patrząc na piękne dziewczyny na wybiegach, na konkursach, wszyscy myślą, że one nic nie jedzą. Okazuje się, że jedzą sporo, ale też często dbają o dietę. Jak jest w Twoim przypadku, Agnieszka? Ty pewnie dużo ćwiczysz z tymi policjantami. Bo... Tak, bardzo dużo ćwiczę. Staram się przynajmniej godzinę, dwie godziny dziennie spędzać przy sporcie, ale bardzo lubię jeść, dlatego nie mogę sobie nigdy odmówić jedzenia. Tylko staram się w moją dietę wprowadzić więcej owoców, warzyw oraz wody, żeby ograniczyć cukier. Czyli macie świadomość gdzieś tam tego, jak powinno się odżywiać, bo w waszym wieku tak naprawdę wszystko jedno, co się jadło, to i tak człowiek wyglądał dobrze. Trochę się to zmienia z wiekiem, ale rzeczywiście nawet widać po tych dziewczynach, z którymi w zeszłym roku rozmawialiśmy, że duża świadomość jest teraz, myślę, że większa niż kiedyś a propos diety. A co z tobą? Ty jesz pizzę cały czas, tak? Próbuję. Ja nie mam diety. Jak ja słyszę słowo dieta, to od razu mi się niedobrze robi. Ja po troszeczkę wszystkiego jem, ale na pewno jakby mniej czekolady jadłam i więcej warzywa, to też by lepiej wyglądało. A gotujecie same? Ja nie lubię gotować. Czyli lubisz jeść? Lubię jeść, nie lubię gotować. A ty, Agnieszko, gotujesz? Nie, raczej moja mama gotuje. Okej. Okay. Dobrze. Magdo, powiedz mi, proszę, bo... Ja gotuję. Właśnie Ciebie chciałam o dietę zapytać. No jak widać, trochę nie stosuję się do diety. Znaczy mam dietę taką, że jestem na kilku dietach, ponieważ jedna mi nie wystarcza. Magdo, powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o dziewczyny, bo znałaś tamten finał, znasz ten finał, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o same kandydatki, czy podobne są, jeżeli chodzi o nastawienie, jeżeli chodzi o uczestnictwo, zaangażowanie i tak dalej, jak byś to oceniła? Oczywiście pierwsza nasza edycja, przy której uczestniczyliśmy, no to była troszeczkę taka edycja testowa, ja ją nazywam, ponieważ myślę, że też nie do końca wszystkie dziewczyny były przekonane, że to jest konkurs, który być może się nawet odbędzie, że się zakończy, ponieważ no niektóre kolejne imprezy też dają przykład temu, że nie zawsze to wszystko wychodzi tak, jak być powinno. Jednak wydaje mi się, że pierwsza edycja pokazała dziewczynom, że to jest konkurs na bardzo wysokim poziomie i który naprawdę może dużo dziewczynom dać, może dziewczyny rozwinąć, może dziewczynom pomóc też w ich rozwoju osobistym. I myślę, że to wszystko spowodowało, że dziewczyny się ośmieliły w tym roku i dlatego też zdecydowanie więcej tych dziewczyn się zgłosiło na castingi. Dwa castingi, które mieliśmy, pokazały, że te dziewczyny przyszły po to, żeby rzeczywiście wygrać. Także trzymamy kciuki za wszystkie finalistki. No właśnie, czy trudno było Wam jako, czy trudno było jury wybrać te finał,
finałową dwunastkę. Tak, tak jak mówiliśmy, to w momencie ogłaszania finałowej dwunastki było bardzo, bardzo ciężko i praktycznie do ostatnich minut przed ogłoszeniem były rozmowy, która z dziewczyn powinna znaleźć się w tej finałowej dwunastce. Naprawdę poziom w tym roku wszystkich dziewczyn jest bardzo, bardzo wysoki. Wszystkie dziewczyny prezentują się wspaniale. Wszystkie dziewczyny przed kamerą, przed jurorami na castingach były bardzo pewne siebie, potrafiły się przedstawić, potrafiły się zaprezentować. No i w związku z tym jurorzy naprawdę mieli bardzo, bardzo duży problem. No, a to jest dla nas tylko... Udało się. Udało się. Mamy 12 kandydatek, tak dwie jest. Z nich, Joasia i Agnieszka, widzą Państwo właśnie w tym odcinku Damskiego Punktu Widzenia. Dziewczyny, chciałam zapytać Was o jedno z doświadczeń podczas przygotowań, czyli sesję zdjęciową, w której brałyście udział. To była taka wyjątkowa sesja, bo sesja w plenerze. Powiedzcie, jak wspominacie to doświadczenie? Fajny czas, bardzo fajne ludzie pracowali z nami, to naprawdę nie mogę się doczekać. Zobaczyć więcej. A ty, Agnieszko, jak wspominasz sesję zdjęciową? Na pewno nabyliśmy wiele nowych doświadczeń, ponieważ ci ludzie nas uczyli, jak mamy chodzić, jak mamy się zachowywać, dlatego bardzo fajna przygoda. Super, no dobrze, to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Wam powodzenia, trzymam kciuki, no i zobaczymy się prawdopodobnie już chyba na gali. 22 września European Christian Ballet z organizatorem konkursu Miss Polonia Illinois 2018 z Event Promotion. Wyłącznym patronem medialnym jest Telewizja Polvision, Radio Polskie Radio 1030, 1300, 104,7 FM. I no i cóż, trzymamy kciuki za Was. Dziękuję. I życzymy dobrej zabawy i nowych doświadczeń. Dziękuję bardzo, dziękuję Magda, dziękuję dziewczyny. Dziękuję bardzo.